Sponsorem programu jest Tauron, sprzedawca prądu, fotowoltaiki i ogrzewania. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Bednarek. W pierwszym dniu nowego roku 2023 wspólnie z telewizją TVT mam przyjemność zaprosić Państwa do obejrzenia drugiego odcinka Gwiazdozbioru Śląskiego Sportu, w którym jeszcze raz będziemy przeżywać cudowne chwile, jakie zafundował nam znany śląski sportowiec. Dziś w noworocznym odcinku mam przyjemność gościć sensacyjnego zwycięzcę chodu na 50 km podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 roku, Dawida Tomalę. Dawid, witam Cię serdecznie w studiu. Cześć, witam serdecznie, witam Państwa bardzo serdecznie. No to mamy, że tak powiem, początek już za nami. I pozwolę sobie zadać standardowe pytanie. Co u Ciebie słychać? Wiesz co, no u mnie cały czas dobrze. Żyję jak król. Czego chcieć więcej. Trenuję, wróciłem właśnie z wakacji i obozu jednocześnie, bo ostatni czas spędziłem właśnie na przygotowaniach pod już ten sezon, który tak naprawdę się już rozpoczął, i przygotowanie do Mistrzostw Świata w Budapeszcie w 2023 roku. Jasne, o tym będziemy rozmawiać. I nie ukrywam, że zawsze podoba mi się, jak słyszę, że u moich znajomych znowu w życiu wszystko wyszło, czyli wszystko jest ok. Na Śląsku lubimy porządek, tak zwany ornung. Więc cofnijmy się z tego powodu do początków Twojej przygody sportowej. Dawid, dlaczego wybrałeś chód sportowy? Czy to była Twój sport od samego początku uprawiałeś chód? Dlaczego na przykład nie piłka nożna czy hokej w pobliskich Tychach, a chód sportowy? Wiesz co, moja przygoda rozpoczęła się w Tychach tak naprawdę od pływania, bo pływanie rozpoczynałem mając 6-7 lat. Właśnie w tyskim basenie, a później cały czas poszukiwałem czegoś i ja pochodzę z Bojszu, jeżeli ktoś by jeszcze nie wiedział, i tam no nie mieliśmy zbyt dużych możliwości, ale to też nie jest żadne tłumaczenie, bo tak naprawdę przygoda moja była związana z karate, później był ping-pong, wszystkie sporty drużynowe, wiesz, no to co było w szkole, czyli biegi, koszykówka, siatkówka, piłka, również byłem graczem GTS-u Bojszowy. I w pewnym momencie zobaczyłem, że sam chciałbym pracować na swój sukces i szukałem sportu indywidualnego. Mój trener tata, wówczas dyrektor szkoły w Bojszowach, posłał mnie do klubu, bo chciałem się rozwijać, i trafiłem do Bierunia. No i tam myślałem, że moja kariera, jeżeli mówimy o bieganiu, właśnie rozwinie się bardzo dobrze. Okazało się, że napotkałem tam delikatną przeszkodę, ponieważ, mówię to oczywiście w cudzysłowie, ponieważ moja trenerka pierwsza właśnie chodu powiedziała, żebym spróbował sobie właśnie tej konkurencji. No ja byłem tak, wiesz, sceptycznie nastawiony, ale jednocześnie zmotywowało mnie to, że biegacze, którzy byli w tym klubie, nie byli na najwyższym poziomie. Dla mnie wtedy najwyższy poziom to była po prostu wyjazd na Mistrzostwa Polski. No jako dzieciak, wiesz, 13 lat. I z kolei właśnie chodziarze jeździli na te Mistrzostwa Polski i to mnie jakby pociągnęło do tego, żeby pójść w tym kierunku. I bardzo dużo czasu poświęcaliśmy z trenerką na technikę. Spodobało mi się to, przyszło mi to dosyć naturalnie i rozwijałem się też ze startu na start. W momencie, gdy bijesz swoje rekordy życiowe, wtedy to jest taki fajny okres, bo bardzo cię to motywuje, gdzie ze startu na start cały czas poprawiasz swoje rezultaty. No i tak pokochałem to, co robię do dzisiaj. Jasne. Dawid, wspomniałeś tu o swoim ojcu, którego oczywiście znam i szanuję, i tutaj chciałbym go pozdrowić serdecznie ze studia. Jak pamiętam, zawsze w Ciebie bardzo wierzył i zaangażowany był, że tak powiem, w tą pracę treningową z Tobą. Miał sporo wiary w to wszystko, że to się skończy dużym sukcesem.
i się doczekał, czego ty się doczekałaś, on się doczekał, myśmy się doczekali sukcesu, ale powiedz, jak z tą twoją wiarą było sukces? Wiesz co, powiem ci, że faktycznie dobrze, że to powiedziałeś, bo czasami wiara ludzi, którymi się otaczałem, była większa niż moja w związku z odniesieniem sukcesu, bo wiesz, no po drodze w sporcie wiele się dzieje i pamiętam kiedyś na treningu właśnie jako 14-latek pomyślałem sobie, że chcę zostać mistrzem olimpijskim, ale później życie pokazało, że to nie jest tylko, że się chce, tylko jeszcze trzeba w to włożyć dużo pracy, mieć też oczywiście sporo szczęścia w tym wszystkim i fajnie, że miałem wokół siebie ludzi, właśnie mówię tutaj o tacie, o rodzinie, ogólnie przyjaciołach, którzy zawsze bardzo we mnie mocno wierzyli, co też mnie jeszcze bardziej nakręcało i sprawiało, że w momencie, gdy miałem gorsze chwile, gdy ja traciłem tą wiarę poniekąd sam w siebie, to oni mnie nakręcali na to i wiem, że bez nich na pewno nie byłoby mnie w tym miejscu, w którym jestem teraz. Chyba gdzieś musiałeś mieć podgląd do mojego komputera, bo miałem tutaj właśnie takie pytanie, czy mając 13 czy 14 lat, wtedy kiedy zaczynałeś uprawiać hud sportowy, czy marzyłeś, żeby zostać mistrzem, olimpijczykiem, tak? A tak. Już mi to przed chwilą właśnie tak powiedziałeś. A jeszcze tak wracając do twojego ojca, powiedz mi, czy on też był chodziarzem, czy nie? Nie, on był, biegał, wiesz, biegał biegi średnie, od 400, 800. Ale wszystko to było amatorsko, nie trafił nigdy do klubu żadnego, ale zawsze gdzieś ta lekka atletyka była mu bliska. Później też otworzył swój klub właśnie u nas na wiosce i miał sporo biegaczy z sukcesami na arenie Polski, więc to było zawsze bliskie. No jakby cała moja rodzina gdzieś też jest związana ze sportem, bo wujek, dziadek to z kolei piłka nożna i no wiesz, moi rodzice są oboje po AWF-ie, więc też gdzieś ciągnęło zawsze. Czyli skazany na sport. Skazany na sport. Skazany na sport. Jak jeszcze mówisz o tym, tej, że tak powiem, twoim marzeniu bycia olimpijczykiem, to ja się przyznam szczerze, że ja miałem tak samo, bardzo podobnie. Był taki moment, że sport mnie w ogóle nie interesował, a jak już mnie zaczął interesować, no to już tylko marzyłem o jednym, żeby kiedyś pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Dawid, twój pierwszy sukces międzynarodowy, to przynajmniej ja tak to oceniam, to srebrny medal zdobyty na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy, który potem szczęśliwie dla ciebie, zasłużenie dla ciebie, został zamieniony na medal złoty po dyskwalifikacji Rosjanina za doping. Czy to był ten pierwszy twój duży sukces międzynarodowy? Wiesz co? Tak. Uważam, że to na pewno był sukces, który też pokazał mi, że idę właściwą drogą. No był to, troszeczkę bym się nie zgodził z tym, co powiedziałeś, bo dla mnie to był bardzo, po czasie na to patrzę jako takie coś, co mogło się, wiesz, potoczyć zupełnie inaczej, bo jednak w momencie, gdy wygrywasz mistrzostwa, jesteś drugi, niby niedużo, ale jednak ten medal już nie smakuje tak po czasie, wiesz co mam na myśli, że nie słyszysz tego hymnu, nie jesteś na pierwszym miejscu podium. Właśnie chciałem też o to pytać, dlatego że ja sobie zdaję sprawę, okej, statystyki są, że tak powiem, wszystko jest okej, w porządku, jest napisane Dawid Tomala, mistrz Europy, ale ty ten medal dostajesz dopiero za 4 lata, tak? Tam w Ostrawie nie stałeś na podium, na pierwszym podium, na pierwszym stopniu mistrzostw Europy, tak. Stałeś na drugim. Nie słuchałeś Mazurka Dąbrowskiego, bo tam ci tak, go nie grali. Nie grali, niestety, wiesz, to jest jedna rzecz. Oczywiście ten cały aspekt taki emocjonalny związany z tym, a drugi aspekt jest też przyszłościowy w tamtym momencie, bo jest dużą różnicą dla mnie, jeżeli zdobywam mistrza, a zdobywam drugie miejsce. Chodzi mi tutaj, mówię o aspekcie przygotowań kolejnych, aspekcie finansowym, bo wiesz, no nie oszukujmy się, no u nas w chodzie sportowym to nie są pieniądze, z których się żyje, wiesz, możesz sobie po prostu dzięki temu, co robisz, tylko po prostu żyć i nie przejmować się niczym innym. Więc to jest problem i wtedy powiem taką ciekawostkę, bo za to drugie miejsce, ja pamiętam, jak dostawałem stypendium, bo to jest też, mało kto o tym wie w ogóle, no pomyśl sobie, że zajmujesz drugie miejsce na Mistrzostwach Europy, czyli ogólnie no super rzecz. Generalnie rzecz biorąc, jadąc drugie miejsce, jadąc przed Mistrzostwami Europy, jadąc do Ostrawy, drugie miejsce byś kupił w ciemno? Jasne, jasne, że tak. Ale wiesz, co też było, wróciłem do tego, co tam się wydarzyło po czasie, ponieważ w związku z medalem w Tokio, że ja też tam jechałem i miałem w głowie tylko taką myśl, że
czułem, że jestem dobrze przygotowany i nie miałem tam żadnej presji, nikt na mnie nie stawiał i to jest bardzo fajne, ja się bardzo mm-hmm. dobrze z tym czuję, mm-hmm. gdzie jestem takim underdogiem, który może zawsze zaatakować mm-hmm. i jednocześnie w oczach rywali, którzy tam, wiesz, pierwsze, trzecie i czwarte miejsce zajęli Rosjanie, którzy się okazało później byli zdyskwalifikowani. I jednak oni byli głównymi faworytami do tych właśnie medali. Okazało się, że jednak może się pojawić człowiek dla nich, myślę, znikąd i po prostu zamieszać w tej stawce. Jasne. Dobra, mamy 2012 rok, Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Ty już oczywiście jesteś etatowym reprezentantem Polski podczas Mistrzostw Europy, podczas Pucharu Świata, czy tam drużynowych Mistrzostw tak. Świata, tak jak teraz się to nazywa. Ale zostajesz olimpijczykiem, tak? Mhm. 2012 rok. Tak jest. Tak, no wiesz co. Spełnienie marzeń? No jasne, że spełnienie marzeń, a jednocześnie tak duża presja gdzieś, wiesz co, takie dla mnie, ja to pamiętam w ten sposób, że te igrzyska były troszkę takie szalone, nie wiedziałem jak się tam zachować, to znaczy wiesz, nagle jesteś w wiosce olimpijskiej i no nikt cię tam za rączkę nie prowadzi, nie wiesz co gdzie jest, a panuje tam, dla mnie wówczas panował tam ogromny chaos i mhm. też nie było tam za bardzo miejsca, gdzie by potrenować, ja byłem dobrze przygotowany i wiedziałem po co tam jadę i tak naprawdę ja zająłem tam 19 miejsce. Dokładnie. I z czasem godzina 21, chyba, nie wiem, 13 bodajże, czyli to nie jest zły czas. Tak naprawdę to jest, powiedziałbym, to jest dobry czas, nie ja jest to bardzo dobry czas. Ja myślę, że te 19 miejsce twoje w Londynie jest dobrym, bardzo, no przynajmniej dobrym miejscem, tak? I na pewno pokazałeś, że masz duży potencjał sportowy w chodzie. Tak, a uwierz mi, że jednocześnie po tym starcie ja byłem bardzo, bardzo załamany. Ponieważ jechałem do tego Londynu po to, żeby pobić swój rekord życiowy wówczas i wiedziałem, że mogę to zrobić, ale coś stanęło na drodze. Nie wiem właśnie, czy ta cała otoczka, czy gdzieś to, że nie mogłem się tam odnaleźć tak dobrze, jakbym chciał i czas jest dobry, który bym teraz brał bardzo chętnie, ale okazało się, że dawało mi to 19 miejsce. Wiesz, ja mierzyłem zdecydowanie wyżej. Nie mówię tutaj, że mierzyłem wiesz, strefę medalową czy coś, bo nie. Ale w pierwszą dziesiątkę. Ale chciałem być tak. Chciałem być. Myślałem, że zakręcę się tam gdzieś, wiesz, właśnie 10, może 12, nie wiem. Mhm. Może to jest 7 szeroki miejsc, finał. Ale jednocześnie dawałoby mi to dużą satysfakcję, tak. A gdzieś no, to miejsce było odległe. Dla mnie wówczas, no i powiem ci, że ja ten start ale bardzo przeżyłem. Ale najlepszy z Polaków. Wiem, tylko że jakby to, że jestem najlepszy z Polaków, to wiesz, no to nie jara mnie to już, mm-hmm. że tak powiem. No bo jedziemy na dane mistrzostwa po to, żeby rywalizować ze światem, a wtedy już inni Polacy, znaczy no wiadomo, że startujemy razem, fajnie, że każdy zdobywa jakieś pozycje i super, że byłem najwyżej z Polaków, ale na mistrzostwach już chce się więcej. Dawid, po... Igrzyskach Olimpijskich w Londynie chyba przyszły trochę trudniejsze czasy dla ciebie i dla twojego trenera, ojca. Co prawda jesteś na różnych imprezach międzynarodowych, no ale wyniki są tam nie tak, jakbyś chciał. No mhm. i nie dostajesz kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie, nie kwalifikujesz się na Igrzyska Olimpijskie do Rio de Janeiro, więc to trudniejszy moment w twoim życiu. Jest też tak, że w tym samym czasie, żeby się utrzymać w sporcie, zaczynasz pracować jako magister wychowania fizycznego po AWF-ie w Katowicach, zaczynasz pracować jako trener przygotowania motorycznego w jednym z klubów koszykarskich na Śląsku, tak? Tak, tak jest. Między innymi jako trener przygotowania motorycznego, jako masażysta, pracowałem też wtedy w szkole. Jako nauczyciel, no bo wiesz, no potrzebowałem się z czegoś utrzymać. Czyli no. musiałeś po prostu pracować, żeby się utrzymać. Tak, ale powiedz tak. mi tak, to w tym momencie, czy miałeś takie myślenie, żeby zrezygnować ze sportu? Miałem szczególnie właśnie po tych igrzyskach w Rio, ponieważ mhm. ja wtedy pamiętam, że chyba po tym, jak się dowiedziałem, że nie lecę na te igrzyska, to myślę, że z 4 miesiące w ogóle nic nie robiłem, jeżeli chodzi o sport i byłem tak totalnie obrażony na sport i może nawet nie na sport, tylko na decyzje, które podejmują ludzie znajdujący się wysoko, w centrali, a na które ja nie mam wpływu, a jednocześnie wysyłają drugiego, trzeciego i czwartego zawodnika, gdzie drugi zawodnik ma, wiesz, 1,5 minuty gorszą życiówkę w danym sezonie ode mnie, a to wiesz, mhm. no, to jest przepaść tak naprawdę. Jasne. I w momencie, gdy zostają gdy wymyśla się reguły,
tak naprawdę po starcie. Mm-hmm. No to jest najgorsze, co może spotkać zawodnika, mm-hmm. bo wiesz, że w tym roku ja tak naprawdę pojechałem na Mistrzostwa Świata i uzyskałem tam dobry wynik, wiesz, 2.30 to jest naprawdę fajny wynik, gdzieś na początku sezonu bym sobie myślał, że super. Daje mi to odległe miejsce, to jest jedna rzecz, ale jednocześnie idę z bólem kolana, bo ten cały sezon był dla mnie związany właśnie z tym bólem i z tą walką o to, żeby tego bólu nie było, no ale ten ból się pojawia i ja mam myśli od pewnego kilometra, że ja już nie chcę iść dalej, bo mnie tak boli, wiesz, no tym bardziej, że jeszcze idę daleko i tak naprawdę w danym momencie nie walczę o nic, a jednocześnie wiem, że psuję sobie zdrowie. Mhm. No ale słyszę, wiesz, doping kibiców, tata krzyczy, dawaj, idziemy, zrobisz, bo idziesz na minimum, na Budapeszt w przyszłym roku, gdzie ono było właśnie godzina 2.31 bodajże. Do tego może wrócimy, ale wróćmy się jeszcze do tematu Igrzysk Olimpijskich w Rio i do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, tak? W tym Rio, wiemy, miałeś również jakiś tam już kryzys taki, że chciałeś kończyć karierę. Pewnie znowu pomoc ojca, który cię mobilizował, a może i nawet wspierał finansowo. Treningi twoje, w tym sensie mówiąc o tym. Wychodzi słońce po burzy. Mhm. Mamy rok 2020. Oczywiście trudne czasy, jest pandemia, Igrzyska Olimpijskie 2020 przełożone na rok 2021. Sam pamiętam, jak dowiedziałem się, że zrobiłeś minimum na Igrzyska w Dudyńcach. Jedziesz, słońce dla waszego duetu wyszło, dla ciebie, dla twojego ojca. Opowiadaj, od tego momentu, jak zdobyłeś kwalifikacje w Dudyńcach, po ten sukces w Tokio. Wiesz co? I powiedz dwa zdania też o tym, jak twoje życie się zmieniło po Igrzyskach Olimpijskich, wtedy, kiedy mało komu znany Dawid Tomala z Bierunia czy z Bojszów, tak? Z Bojszów, no. Z Bojszów. Zostaje mistrzem olimpijskim i staje się, że tak powiem, gwiazdą. Zajmujesz czwarte miejsce w plebiscycie, tak? Najlepszego, tak. Najpopularniejszego sportowca. Mów, dalej. Więc opowiadaj. Tak, pierwszy start na 50 km w Dudyńcach. Mhm. To było moje pierwsze ukończone 50 km w życiu. I pamiętam, że byłem bardzo zaskoczony po tym starcie. Oczywiście niesamowite wzruszenie pamiętam wtedy po tym starcie, no bo właśnie uzyskałem to minimum. Jednocześnie wygrałem Mistrzostwa Polski, więc wiedziałem, że no, teoretycznie nic mi już nie powinno stanąć na przeszkodzie w związku z wyjazdem na Igrzyska. I fajne jest to, że robiąc to minimum, chyba po miesiącu czy po dwóch miesiącach dostałem wsparcie też z ministerstwa finansowe dla takie stypendium, wiesz, do igrzysk, więc to też mi bardzo pozwoliło, pomogło, wiesz, tak ogólnie w głowie większy spokój się pojawił. Jasne. W związku z tym. No i później były te przygotowania, gdzie wszystko szło idealnie po prostu, jakby. Ja miałem też takie założenie, że chciałem zrobić wszystko i poświęciłem w tym momencie wszystko, żeby się przygotować jak najlepiej tylko mogę. I gdybym wrócił z tych igrzysk, przykładowo zajmując 10 miejsce, to i tak bym wiedział, że nic nie mogłem tam już dołożyć do tego. Mhm. Że zrobiłem naprawdę wszystko, żeby przygotować się jak najlepiej. No ale okazuje się, że w Sapporo 6 sierpnia zdobywam złoty medal na igrzyskach, gdzie wiesz co, no to jest aż trudne do opisania. I dlatego sport jest piękny, bo pokazuje rzeczy niemożliwe. Tak, no bo teoretycznie, wyobraź sobie, że stajesz teoretycznie, tak? No myślę, że mało kto w Polsce, łącznie z tobą i z twoim tatą, zakładał, że ty będziesz mistrzem olimpijskim. No tak, tak. Ja uważam właśnie, że może nawet jest błędem trochę zakładać to, że się będzie mistrzem olimpijskim. Ja uważam, że ja jestem zawsze szczęśliwy w takim momencie, gdy wiem, że na danych zawodach dałem z siebie wszystko. I to mi wystarcza jako moje zwycięstwo takie wewnętrzne. I no ja stając na starcie z mistrzem z Igrzysk Olimpijskich z Rio, z rekordzistą świata, z mistrzami... Mówisz o tocie. Mówię o tocie, mówię o Dinisie i mówię o wielu mistrzach, z którymi stałem na starcie, a ja startuję drugi raz na 50 km. No to gdzie ktoś pomyśli, że w ogóle ja mam jakiekolwiek szanse na te 50 km, a jednocześnie jadę tam bardzo zmotywowany, bardzo dobrze przygotowany, zdrowy i głodny rywalizacji i nawet bardziej rywalizacji niż sukcesu, wbrew pozorom, bo chciałem tam właśnie znowu dobrze się bawić
startując, wiesz, z innymi, bo zawsze ta rywalizacja bardzo mnie napędzała. No i zdobywam ten złoty medal, no i zmienia się totalnie. Zmienia się życie. Zmienia się życie, ale bardziej pod tym względem, że atencja skierowana w moją stronę jest no, ogromna. Od przylotu do Polski, wiesz, no, setki wywiadów, w ogóle to, że ja staję się rozpoznawalny, gdzie no wcześniej, no kto mnie znał? No gdzieś rodzina i koledzy, tak? Ewentualnie ja inni. Ja cię znałem. No tak, dlatego mówię koledzy, nie? że się znaliśmy, a zmieniło się bardzo dużo też przez tą atencję wycierpiałem w takim sensie, że na zbyt wiele rzeczy się zgadzałem, bo wiesz, że mam też takie podejście, że chciałbym dogodzić wielu osobom, a czasami zapominałem o tym, że no ja też muszę w tym wszystkim być szczęśliwy i no to już tego było w pewnym momencie za dużo i no teraz się nauczyłem na tych błędach, że wiesz, że pewnych rzeczy trzeba odmawiać po prostu. Jasne. Dawid, powiem tak, życzę tobie, twojemu ojcu, waszemu duetowi bardzo udanego roku 2023 z Mistrzostwami Świata w Budapeszcie i sukcesu kolejnego na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Tego ci życzę i z całego serca, twojemu ojcu również. Szanowni Państwo, moglibyśmy tak jeszcze słuchać bardzo długo opowieści Dawida. Niestety czas antenowy jest nieubłagany. Serdecznie dziękuję ci, Dawid, za przyjęcie mojego zaproszenia i wzięcie udziału w programie Gwiazdozbiór Śląskiego Sportu. Mam nadzieję, że jeszcze raz, nie raz będziemy cię gościć tutaj w studio, jeszcze nie raz z tobą rozmawiać o twoich sukcesach i tych, co były, i tych co będą. Że pogodomy jeszcze. Ty godasz, nie? Po śląsku. Ja. No, to ale nie fest, wiesz? A nie fest? Nie. No to musisz to poćwiczyć. No, dużo rzeczy jeszcze muszę poćwiczyć. I korzystając z okazji, życzę tobie i twojej rodzinie oraz naszym widzom przed telewizorami szczęśliwego nowego roku 2023. Tego tobie życzę. Proszę Państwa, wspólnie z TVT zapraszam wszystkich widzów do oglądania następnego odcinka programu Gwiazdozbiór Śląskiego Sportu. Moimi gośćmi w trzecim odcinku będą znani rybnicy żużlowcy bracia Antoni i Eugeniusz Skupień. Dawid, tobie jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję tobie również. Jeszcze raz za miłe spotkanie. Sukcesu życzę. Ja również dziękuję za miłe spotkanie. Zapraszam wkrótce. Oglądajcie nas w TVT. I szczęśliwego nowego roku. I szczęśliwego nowego roku. Sponsorem programu był Tauron, sprzedawca prądu, fotowoltaiki i ogrzewania.